Witam serdecznie na moim kanale. Nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych i dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie. Dzisiejsze ma następującą treść. Planując ulokować oszczędności na 4 lata, oblicz, co jest najbardziej opłacalne. Lokata oprocentowana 5% rok kwartalnie przy kwartalnej kapitalizacji odsetek, a może ta oprocentowana 10% co pół roku przy kapitalizacji półrocznej. Lokata procentowana 20% rocznie przy rocznej kapitalizacji, a może lokata oprocentowana 20% rocznie, ale przy kwartalnej kapitalizacji. I dokonany wybór należy uzasadnić obliczeniami. Mamy jakieś pieniądze, które tutaj nie są wymienione co do wysokości i musimy stwierdzić, na którym z tych czterech podpunktów, który z tych wariantów przyniesie nam więcej pieniędzy na koniec, czyli wartość naszej lokaty wzrośnie w najwyższym stopniu możliwym. I każdy z tych czterech wariantów różni się tym, że oprocentowanie jest co do zasady różne dla kolejnych okresów, czy powiedzmy inaczej, jest w innej wysokości i w inny sposób jest naliczane, ale też i kapitalizacja jest między nimi różna. I w praktyce powiem Wam, nie ma znaczenia, czy my mamy mieć te oszczędności na 4 lata, czy na 5 lat. Jeżeli sobie policzymy tak zwaną roczną stopę efektywną, to jeżeli efektywnie w ciągu roku na danej lokacie zarabiamy najwięcej spośród czterech wariantów, to w ciągu 4 lat tak samo możemy zarabiać te same pieniądze w najwyższe możliwe, tyle że więcej czterokrotnie. I teraz jak będziemy dochodzić do rozwiązania, to trzeba pamiętać o tym, że tutaj przy porównywaniu, co jest bardziej korzystne, efektywne, liczymy dosłownie stopę efektywną. Ona służy do porównań różnych stóp procentowych, jako tych naszych możliwości do zarobkowania. W przypadku, gdy one są różne wysokości i mają różną częstotliwość kapitalizacji. I teraz w każdym z tych wariantów, tak jak widzicie, podstawiamy do wzoru na REF, czyli na stopę efektywną, 1 plus R przez M do potęgi M minus 1. Generalnie chodzi o to, że R to jest nasza stopa procentowa, która musi być zgodna z kapitalizacją. Jeżeli w podpunkcie A widzimy, że mamy 5% kwartalnie, a kapitalizacja też jest kwartalna, to tych 5% w żaden sposób nie muszę zmieniać, tylko muszę zapisać, że kapitalizacji literka M, małe M jak Magda, to jest liczba kapitalizacji w ciągu roku przy tej kapitalizacji, która jest podana, czyli w tym momencie trzeba powiedzieć, że kapitalizacja kwartalna w ciągu roku występuje czterokrotnie, dlatego to jest czwóreczka, do potęgi czwartej i wychodzi nam wynik. Zawsze na kalkulatorze naukowym to będę polecała. Teraz kolejne. Tak samo, oprocentowanie jest 10% co pół roku, czyli co pół roku dają mi 10%, a więc przy kapitalizacji półrocznej, to znaczy, że w ciągu półroczy, czy w ciągu roku mam dwa półrocze, czyli dwa okresy kapitalizacji, dlatego jest dzielone przez dwa, nie dlatego, że co pół roku. Bo te co pół roku właśnie chodzi o to, że nie muszę zmieniać 10% na inną wartość, przeliczać, bo to jest zgodne z kapitalizacją półroczną. Wszystko zawsze uwzględniamy w przypadku odsetek złożonych do częstotliwości kapitalizacji. Jak ona jest półroczna, to i stopa procentowa musi być półroczna. Jeżeli kolejny wariant to jest oprocentowanie 20% rocznie, a kapitalizacja jest roczna, to ja też nie muszę zmieniać tych 20%, nadal pozostaje to oprocentowaniem 20%. Bez zmiany i przy rocznej kapitalizacji rocznych okresów kapitalizacji ja mam dosłownie 1, dlatego 20% rocznie przy rocznej kapitalizacji to w ciągu roku ja efektywnie zarabiam 20%. Jeżeli ta kwota miałaby być inna, to byśmy mieli inny wynik, gdyby ta, powiedzmy, ta częstotliwość kapitalizacji była inna niż roczna. No i jedyna zagwozdka, jedyny problem w tym zadaniu jest to, że lokata, jeżeli w podpunkcie D jest oprocentowana 20% rocznie, kapitalizacja jest kwartalna, to ja muszę wszystko uwzględnić pod kapitalizację. A więc jeżeli mamy oprocentowanie 20% rocznie, a kapitalizacja jest częstsza, to ja muszę podzielić, żeby mieć też kwartalną. Czyli 20% rocznie to jest inaczej 5% proporcjonalnie kwartalnie. Co kwartał zarabiam równo po 5%, co daje mi w ciągu roku 20%. I teraz to był jedyny haczyk w tym zadaniu, czyli nie podstawiam 20%, i przez 4, tylko 0,05 przez 4, czyli oznacza to, że w ciągu naszej kapitalizacji ja zarabiam 0,05 z 2,95, tylko że musimy zwrócić uwagę, co tutaj
tutaj mamy, to jest naliczone kwartalnie, czyli mnożymy sobie razy 4, żeby mieć powiedzmy rocznie, będzie to czterokrotnie więcej, czyli ponad 20%. Tutaj mamy w ciągu pół roku 10,25, czyli to będzie 20,5% rocznie zarabiamy, tu 20%. I tutaj się wydaje, że jest dokładnie to samo, co w podpunkcie A. I to oznacza tyle, więc najbardziej efektywny tutaj będzie podpunkt B. Ja tego oczywiście tutaj widzę, nie zapisałam, ale to jest wynik, ile zarabiam realnie w ciągu kwartału, bo wszystko wtedy wychodzi w kwartałach przy kapitalizacji kwartalnej. Tyle zarabiam w ciągu półrocza, tyle zarabiam w ciągu roku i tu w ciągu jednego kwartału. I wszystko trzeba przemnożyć odpowiednio tutaj razy 4, tu razy 2, tu razy 1, a tutaj razy 4, żeby się dowiedzieć, ile zarabiam w ciągu 4 lat. No i jeżeli tylko tak na prędkę sobie liczę w pamięci, to raczej podpunkt A da najwyższe wyniki, bo zobaczcie w ten sposób. W ciągu roku zarabiam ponad 21% w porównaniu do wszystkich innych wariantów. Co to mi daje? A daje mi to, że jeżeli w ciągu roku zarabiam najwięcej w podpunkcie A, to w ciągu 4 lat tak samo. A więc efektywnie najbardziej korzystnym wariantem jest zainwestowanie w lokatę w podpunkcie A. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.